Zrobimy test, wydrukujemy coś innego. Ta praca dla tej poli jest za trudna. Dziękujemy test dysz. Jak widzimy, że nawet dysza nie jest zapchana. Problem występuje tylko w dwóch miejscach. Widać, to jest ok, to jest ok. Tutaj są dwa pasy, na przykład się przeginała po jakiejś. W tym miejscu na początku. Jest ok, jest ok, jest ok, jest ok. Następnie znowu pas i kolejny pas. I dalej jest ok. Test dysz głowicy. Jak widać, to nie niemalże idealne. Dyszka to minimalnie, tak? Ale to nie ma, nie stanowi jakiegoś dużego problemu. Musimy zupełnie na pracę. Bardzo wolny druk, ma czas na skręcie. Rastrach, zdjęciach na stronę bitmapach może nie ma tego, może możliwe, że tego nie widać. Grafika jest nierównomierna, znaczy nierównomierna z grafice, wiadomo, nie widać jakichś skutków ubocznych materiału. Widoczne jest to na Apple'ach. Paski występowały w tym miejscu, więc
coś minimalnie jest widoczne, ale bardzo mało. To jest akurat jasne pola są, więc nie będzie tego widać być może na tej grafice. Na niebieskościach już coś wychodzi, tak? Na niebieskich kolorach. To jest minimalne, tak? Nie widzę tego zamku. Ewidentnie widać klamki na jasnym polu. Proszę zobaczyć. Tu nie jest. No to jest grafika, że... Może ta kość to nie istota, tak? Natomiast co innego wychodzi na Apple'ach, na jednolitych kolorach. No to jest dużo na scenie, więc tu też nie widać. Mankamentów, ale widać to tutaj. No. Proszę bardzo. Dla odmiany wydrukujemy teraz Apple. Tym samym profilem. Specjalne. Zwykła, a niebieska na Apple. No bo ta kamera to może tak idealnie tego nie uchwyci. Jest zdecydowanie bardzo widoczny. To jest akurat dosyć ciemna, więc tego może być troszeczkę sam się zalewa. Ale widać ewidentnie. O, proszę bardzo. Proszę bardzo. Jasne koło, to nie jest tak. Efekt gwiazd. No, to jest jedno miejsce, początek poli. Jedno miejsce, proszę bardzo. No, proszę bardzo. Poja IOT-180 firmy 3M, dystrybutor firma Antalis. Patrzymy dalej, Apple jest w porządku. Nic się nie dzieje, proszę bardzo, wszystko jest ok. Kolejny efekt zauważalny jest w jednej trzeciej, przy samym końcu. Poli.
tu jest akurat słabo. O, no, widzimy, czy jest następny. I kolejny właśnie jest przy samym końcu. O, proszę bardzo, tu lepiej to widać. O, ja posiadam jakiś, nie wiem, jakiś podklejany, jakiś, nie wiem, o co. Jest to wielkie uszkodzenie woli przy produkcji. A bo woja druga, to czyli źle nagnięta. To jest apla niebieska. Drukuję teraz aplę magentową. Drukujemy aplę różową. Bardzo może widoczne. Proszę bardzo, wjazdy. Prawie szkoli jest ok. Wjazdy. Jest ok, jest ok, jest ok, jest ok. Jest ok. Następnie znowu gwiazdy. Następnie kolejne gwiazdki. Proszę bardzo. Folia IO 50. Jest to góry folia ma 3. Firmowa Marathons. Marka Folie. Proszę ewidentnie widać, że podczas druku w których miejscach po prostu folia nie wchłania atramentu. Czego efektem są właśnie takie odciski. Przy magenta mocno nie zalewa te miejsca. Kamer mocno zalewa to miejsce w magencie, tego prawie w ogóle nie widać, ale na niebieski jest dosyć bardzo widoczny, bo akurat jest profil wyłączony, więc jest pełna apla z magenty. Jest tylko na samym początku. Na samym początku, prawda? O, efekty.